Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Niestety nie będzie to tak wszystko zrobione, jak sobie zaplanowałem, ale jak wszyscy wiemy, życie pisze swoje scenariusze, dlatego cała koncepcja musiała zostać zmieniona. Dzisiejszy odcinek opowiadać miał o stadionach piłkarskich i klubach piłkarskich Moskwy. Główne założenie było takie, żeby przejechać się po wszystkich stadionach piłkarskich Moskwy i przy każdym nagrać trochę materiału na temat jego historii i potem porównać te stadiony między sobą, zrobić taki mały ranking. Nie na każdym stadionie pozwolono mi nagrywać, nie każdy stadion spełnił oczekiwania, jeżeli chodzi o kryteria, które miałem uwzględniać w tym rankingu. Dlatego forma będzie trochę inna, pokażę wam po prostu wszystko, co udało mi się nagrać, a nie tak naprawdę to, co chciałem nagrać. Materiał ten nagrywam w kuchni w moim akademiku, która też nie jest zbyt przyjaznym miejscem, ponieważ przed stadionami, gdzie chciałem wszystko zrobić i wszystko opisać, było zbyt głośno. Moskwa jest strasznie głośnym miastem, nigdy nie zasypia, samochody jeżdżą cały czas. Do tego przy dwóch stadionach były prace budowy, które też uniemożliwiały nagranie czegoś sensownego z dźwiękiem, dlatego witam was z mojej kuchni. Stadiony w Moskwie są dość porozrzucane, jeżeli uda mi się to ogarnąć w montażu, to postaram się pokazać mapkę, gdzie są wszystkie. W Moskwie mamy 5 głównych stadionów, jest to stadion Spartaka Moskwy, Dynama Moskwy, CSKA Moskwy, Lokomotywu Moskwy i stadion międzynarodowy Łużniki. Spartak Moskwa to drugi najstarszy z wymienionych klubów, założony w 1922 roku. Gra na stadionie o nazwie Odkrytie Arena. Stadion otwarty w 2014 roku, z zewnątrz prezentuje się najlepiej. Po pierwsze można cały stadion obejść dookoła. Jest dookoła też dużo zieleni i dosyć dużo odkrytej powierzchni i przestrzeni. Także z kamerą było gdzie się wcisnąć i było co nagrać. Wygląd zewnętrzny dostaje najwięcej punktów. Jeżeli chodzi o muzeum klubu, to niestety chyba w ogóle nie istnieje, bo nie udało mi się go w ogóle znaleźć. Jeżeli chodzi o kasy i zakup biletów na mecz, to panie strasznie niepomocne, nic nie wiedziały. Chciałem zapytać o bilety na mecz z Lokomotywem Moskwa 19 sierpnia, żeby pójść sobie na derby Moskwy, no niestety nic z tego nie wyszło. Także w kategorii muzeum dostaję 0 punktów. Potem, tak jak to też będzie miało miejsce, po każdym w sumie odwiedzonym stadionie, bardzo długa podróż pociągiem albo metrem. Generalnie w trakcie nagrywania tego materiału jakieś 6 godzin spędziłem w samych środkach komunikacji. Drugi odwiedzony stadion to stadion CSKA Moskwa, który nazywa się Arena CSKA. Klub założony w 1911 roku jest najstarszym i najbardziej utytułowanym klubem w Moskwie. Jeżeli chodzi o sam stadion, w wyglądzie zewnętrznym dostaje punktów na pewno mniej niż stadion Spartaka. Cały otoczony jest blokami i ulicami i cały jest ogrodzony płotem. Nie da się praktycznie nigdzie blisko podejść, nie da się zrobić żadnego fajnego ujęcia. Także tutaj na pewno gorzej niż Spartak. Ale jeżeli chodzi o
sklep z gadżetami to był otwarty, weszliśmy do środka, trochę tam zobaczyliśmy. Jeżeli chodzi o muzeum i wycieczkę po stadionie, to pani powiedziała, że na razie jest to niemożliwe, że dopiero za parę dni, ale jak próbowałem się z nią dogadać co, kiedy, gdzie i jak, to niestety się nie udało. Raz, że mój rosyjski chyba jest trochę za słaby, dwa, nie wiem, czy ona się orientowała co do tego, czy też nie. I dotarliśmy do stadionu Dynama Moskwa. Trzeci klub to Dynamo Moskwa, założony w 1926 roku, natomiast w naszej kategorii plasuje się w ogóle poza skalą, w naszym konkursie plasuje się poza skalą, gdyż stadion jest w trakcie rekonstrukcji od 9 lat, jest jednym wielkim placem budowy, więc tutaj tylko takie krótkie ujęcie ze stadionu, nic więcej na ten temat nie można powiedzieć, czy jest ładny, czy nie, czy mają w ogóle muzeum, czy nie, także poza skalą. I znowu długa podróż, tak jak zawsze, wszędzie w Moskwie jest daleko. Dotrzeć do stadionu Lokomotivu Moskwa. Stadion, co do którego żywiłem największe nadzieje. Ze wszystkich klubów w Moskwie, nie wiem dlaczego, ale do tego chyba żywię największą sympatię. No i zaraz po przyjeździe stadion robi troszkę gorsze wrażenie niż stadion Spartaka z zewnątrz. Jest troszkę mniej ładny. No natomiast już widać, że jest potencjał. Pan ochroniarz przy wejściu mówi, że także jest muzeum. Wskazuje nawet dokładnie, gdzie to muzeum jest. Ja tam się wybieram, ale jak już jestem pod tym muzeum, podchodzi do mnie dwóch innych ochroniarzy i mówi, że po pierwsze muzeum jest zamknięte, a po drugie nie można robić w ogóle zdjęć z zewnątrz stadionu, nie można nic nagrywać, mam w tej chwili schować kamerę i najlepiej to w ogóle, żebym sobie poszedł, bo dzisiaj nic się przy stadionie nie dzieje, więc oni w ogóle nie wiedzą, po co ja tam jestem. Także wygląd zewnętrzny, myślę, że pracuje ten stadion na drugim miejscu. Ale cała otoczka związana z tym zajściem na pewno wielki minus, bo nie rozumiem, dlaczego nie można nagrywać stadionu z zewnątrz, który tak jakby chcąc, nie chcąc może dla kogoś być ładną architekturą do podziwiania. No ale niestety
nie w tym wypadku. Potem przeszedłem się trochę dalej. Panie w kasach, jak zapytałem o bilety właśnie na mecz, który teraz jest w sobotę z jakąś tam niszową drużyną rosyjską, panie mnie spoko to wytłumaczyły. I potem szedłem do sklepiku. W sklepiku pan też był dosyć rozmowny. Sklepik mniejszy i mniej odjechany niż ten CSKA, ale za to dowiedziałem się, że jest muzeum, w jakich godzinach jest otwarte i może jak mi się będzie chciało, to w sobotę do niego skoczę je zobaczyć, ale tego jeszcze nie wiem. Do pociągu. Teraz podróż była najdłuższa, bo 40 minut i docieramy do stadionu Łużniki. Pierwszy raz zostało otwarte 31 lipca 1956 roku. Pomieścić mogą 81 tysięcy ludzi. Nie wiem, czego się spodziewałem jadąc na Łużniki, ale na pewno nie spodziewałem się tego, co tam zastałem. Mianowicie, Łużniki jest to stadion, na którym zostanie rozegrany finał Mistrzostw Świata w przyszłym roku, ale myślałem, że jeżeli jest to stadion istniejący od tak długiego czasu, to nie będzie przy nim jakichś większych robót i prac budowlanych, a nawet jakby miały być, no to będą już raczej zakończone, bo został nie więcej niż rok do końca, do otwarcia Mistrzostw Świata. Natomiast całe Łużniki ogrodzone są płotem, wszędzie, ale to wszędzie są roboty. Głównie są robione ulice, jakieś tam chodniki, ławki, fontanny. Także no też wielka, wielka klapa. Zresztą jak każdy inny stadion, dlatego mówię, no plan w ogóle nie poszedł po mojej myśli. No to elewacja z zewnątrz stadionu jest już odnowiona i nawet fajnie wygląda. I przed stadionem, przy takiej długiej, wielkiej alei, którą zaraz zobaczycie, jest wielki pomnik Lenina, co też robi wrażenie. Może nie wszystkim ludziom starszej daty może by się to nie podobało, no ale dla mnie taki to tam mały smaczek związany z historią. Świata w piłce nożnej, to Moskwa ma dwa stadiony. Stadion Spartaka Moskwy będzie gościł mecze fazy grupowej.
Stadion ma pojemność 44 tysięcy. A tak jak już wspominałem wcześniej, finał Mistrzostw Świata zostanie rozegrany na Łużnikach, których pojemność wynosi 81 tysięcy. Nie zrealizowałem tego materiału w 100% tak jak chciałem, ale miałem naprawdę przy tym dużo zabawy, bo stadiony znajdują się w dzielnicach oddalonych od centrum o dość spory kawałek, także można było zobaczyć taką odrobinę spokojniejszą Moskwę. Jeżeli chodzi o stadiony, to na tyle. Ja się już żegnam, mogę tylko powiedzieć, że następny materiał, który zaczynam nagrywać jutro, będzie trochę bardziej rzeczowy i może edukacyjny, ale o tym dowiecie się już w następnym odcinku. Także cześć!